idąc tutaj na ten kopiec, patrząc się na to wspaniałą młodzież, dziewczęta i chłopcy. Przepraszam, że tak mówię do tej młodzieży, ale w Powstaniu Warszawskim zawsze zwracaliśmy się per dziewczęta. Ale wy, patrząc w wasze oczy, sprawiliście mi ogromną radość. Te powitanie, jakie mi zrobiliście w tym moim długim życiu, nigdy tego wcześniej nie przeżyłem. Jestem bardzo tym wzruszony. Droga młodzieży, do was mówię. Wy jesteście przyszłością naszej ojczyzny, kochani. Dzisiaj kibicujecie piłce nożnej. Ale wiem, żeby był przyszły moment, to stanęlibyście tak samo jak wtedy, 67 lat temu, wasi rówieśnicy, wasze piękne dziewczęta i chłopcy. Tak piękne, że wprost trudno uwierzyć, że oddali swoje życie za wolność, niepodległość naszej ukochanej ojczyzny. Ale to, że wy tu jesteście, serce moje jest przepełnione wielką radością, bo widzę, że wy poświęciliście ten wieczór, drapaliście się tutaj na ten kopiec, a przecież mogliście inne, jakieś własne, przyjemne mieć przeżycia. A jednak jesteście z nami, weteranami Powstania Warszawskiego. To nas napawa wiarą, że wy będziecie kontynuować nasze ideały. Nasz etos powstanie nie za ginie. Bądźcie z nami, bądźcie dzielnie i kibicujcie, ale bardzo kulturalnie. Proszę was, stary, kulturalnie zaproszę. Kulturalnie. Bohaterom! Cześć i chwała! Bohaterom! Cześć i chwała!